Nie będę z tą ruchać. To się okaże jeszcze. Boże, koleżanko. Razem razy zakryję. Co ty zrobiłaś? Czemu zakrywasz? A weź podskocz lekko, tak? Czy ja chcę dotknąć, a mogę? Wiktoria, zabierz mnie, bo zaraz cię zdradzę. Wiktoria, popatrz tam na ten, zobacz, tam gołąb leci. Dobry wieczór, witam w sobotnią noc. Zgony, policja, przecież piękna dziewczyna pochylała się do policjanta w sukience, powiewała jej. Oczywiście nie może być ciepło, jest najzimniejszy kwiecień, od kiedy zacząłem nagrywać na ulicy. Jest najzimniejszy kwiecień we wszechświecie. No ale co, zaczynamy. Mogę objąć się tak jak taki możesz. Wujek zboczony? Możesz. Słuchaj, kotek, bo my chyba totalnie lecimy pod poniat. Byłyście może gdzieś tam? Dzisiaj nie. No właśnie, bo to chyba... Nie. Chujnie to jest, bardzo mało ludzi jest. Ale pod poniatem będzie tak samo. Mało ludzi? Tak, no bo jakby skończyli maturzyści teraz rok szkolny, więc oni się uczą w domach. No dobra, ale to jest tylko jeden rocznik, a cała reszta? Tacy jak my ludzie, co młodzi, co mają ochotę na seks, całą noc seksu. To musisz iść do Sketcha, tam na pewno znajdziesz na seks. A nie, ja nie chcę płacić, myszko. A, okej. Okay. Ja wolę taki naturalny seks. Może być dziewczyna naprawdę, nie musi być ładna, ale nie chcę płacić. A ty jesteś piękna i nie trzeba płacić? Nie będę z tą ruchać. To się okaże jeszcze. Cześć, młody, kulturalny człowiek. Czy tak byś siebie określił? Ja jestem zawsze kulturalny. Jakie są twoje pasje? Filharmonia, teatr? Sztuki walki, piłka nożna, oglądam mecze, wiadomo, Legia Warszawa. Kiedyś ostatnio kogoś kopnąłeś w głowę na ulicy? Ostatnio? Tydzień temu. No i dobrze. A co zrobił? Czy tak po prostu, żeby... Nie, z ziomeczkami dla żartu podeszliśmy na znak taki drogowy. No. Ja tam wszedłem, ziomeczek powiedział, że mam się spierdolić na łeb, no to mu dojebałem kopa na łeb. Okej, ale nic mu się nie stało poważnego. Nie, no... Lekki sparring tak zwany na chodniku. Był, no. Twoi ulubioni twórcy muzycy klasycznej. Muzyki klasycznej. Oj, klasycznej? To Chopin, no jednak, no... Chopin jednak? Tak. A Chopin. Dlaczego Chopin? No bo jest takie muzeum w Warszawie. No. I tyle, dobra. I tyle. A jeżeli chodzi o wszystko, to tylko White Widow. Speed Racing. Tak. Gubię trakcję, nie czuję powierzchni, nie czuję koleżki, no właśnie, anti-LGBT. Co myślisz o tym ruchu LGBT i takich orientacjach? Specjalnie dla ciebie przyjechałam, ze Śląska. Widzisz, dziewczyna ze Śląska upierdolona węglem jeszcze. A ten pan to twój stary? Nie znam tego pana, on to jakiś starszy pan stoi. To wasz ojciec, ten pan? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan jest ojcem tych kobiet? Nie. Ja jestem Andrzej z Grójca. Chciałby pan adoptować je? Oczywiście. Takie ładne dziewczyny, piękne to... Ładne, no rano jak wytrzeźwiejemy, to nie będą takie. Przyjechałaś tutaj chłopaka z Warszawy poznać? Ciebie właśnie, bo ja widziałam się na TikToku tyle razy, że mówię, jak będę w Warszawie, muszę cię spotkać. A to nie przeszkadza ci, że troszkę starszy jestem? Nie, w ogóle. Przeszkadza ci, że mogę 2-3 godziny? Nie, przeszkadza mi w ogóle. A jak się zamęczysz, wiesz? Nie, zamęczę się, ja kondycję trenuję od zawsze. Pamiętajcie, panowie, nieważne jak jesteście w łóżku, ważne jak nakłamiecie, a potem to już jakoś będzie. No właśnie, o to chodzi. Podasz mi całusa? Ze Śląska dziewczyny najlepsze. Najlepsze ze Śląska. Czym są lepsze niż warszawianki? We wszystkim. W łóżku, w po prostu głowie, w wyglądzie. No widzisz, ja jestem taka... Totalnie piękna. 8 na 10, więc. Jesteś piękna, masz poukładanie w głowie, jesteś świetna w wyrze. No po prostu... Do tego wolna i masz 19 lat. 20. A nie, no to... No nie, no i przesadzaj. Spóźniłaś się o rok. Dobra, to naraz. Siema. Siema, siema. Co tam? No super, zajebiście. Gdzie jesteś? No, w Nuance. Tak? No. A w jakim mieście jesteśmy? W Warszawie. Jaki mamy rok? 2023. Super, to ty wiesz, co się dzieje. No. Pokaż, jak wyglądasz, zrób obrocik, robimy check outfit. O kurwa, patrzcie, robaki ma na plecach. Zajebiście. A może zdjąć kurtkę i pokazać się? I co, co mam pokazać? Masz chłopaka? Mam chłopaka, a co? Ładny outfitik bardzo. A, dziękuję bardzo. Pan Ryszard z Grójca. Tak jest też. Panie Ryszardzie, podoba się panu outfit tej dziewczyny? Oj, oczywiście, że tak. Aha, faktycznie, naprawdę. Która część dokładnie? A w ogóle cała tak pani... No, cała tak. A weź podskocz lekko, tak? A ile masz lat w ogóle? 20. I co, maturka, jakieś studia? Co robisz w ogóle? Pierdolną mnie samochód w tym roku. Ojej, bidulko. A co się stanęło? No pierdolną. Samochód na przejściu i po prostu miałam połamaną miednicę. O Boże, bidulko! Na zielonym przechodziłaś? No na zielonym, tam nie było... Tam nie było świateł. Tam nie było świateł, no. Bidulko, ale pozbierałaś się już. Nie, no
już tak, no. No skaczesz jak... wszystko tutaj, wszystko jest jakby, widzę, że zdrowa jesteś. Jak widać. No to są za staniki, że tak, takie miękkie, nie? No, no, no miękkie, miękkie, miękkie. No miękkie, ale czy ja chcę dotknąć, a mogę? Jak już... Masz chłopaka, gdzie on jest? Gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Nie będę dotykał, chociaż chciałbym. Zobaczy, to nie będzie miło. Nie, dlatego właśnie nie będę, nie jestem taki głupi. Stanik miękki, u mnie twardo, dziękujemy bardzo. Skąd pomysł na format? A twój? Co za chuj zajebał mi po... Przepraszam bardzo, pokaż mi swój pierwszy filmik. Ty robisz sztuczki magiczne. Ja tak. A widzisz, a ja pokazuję kutas. Pozdrawiam wszystkich z Grójca i z Warszawy. Kochani, wszyscy pozdrawiam. Ładnie pan dripuje. Dziękuję, pan też. Wszystkiego dobrego. Dużo wszystkiego dobrego. Zajem jakieś pytanie zajebiste. Ja odpowiem na wszystko. Jak ruchasz dziewczynę, to ile czasu, wiesz, i w ile dochodzisz? Wiesz co, to zależy, bo jak laskę masz taką, która no po prostu jest taki poziom wyżej, od jej pusi zależy, no to wiesz, to jest pół minuty. Ale jak jest taka po prostu, że worek na głowę założysz, no to mija tak z 10-20 minut. Czyli w sumie wychodzi na to, że lepiej takie brzydkie pukać. No lepiej takie brzydkie, no bo więcej czasu zajmuje, większa przyjemność. Jestem studentem stomatologii na WUM-ie, trzeci rok i ja was serdecznie zapraszam, wszystkich ludzi, do nas na wizytę. Żeby zęby zrobić? No jasne, że tak. Za darmo! Jak za darmo robicie zęby? No tak, ale no takim stacy na pierdolenie jak teraz? O nie, to nie przychodźcie, za darmo zęby, on wam tak zrobi. Nie no, na trzeźwo no. Jeszcze się jakoś zachowujemy. Koniec tematów, teraz dziewczyny czy chłopaki, co cię interesuje? Mnie? Seksualnie? No gadaj, no kurwa. No chłopcy. No i pięknie, no. No i co? W takim normalnym klubie chłopaka też się da, czy trzeba do takiego specjalnego iść? Czy te specjalne to są takie przegięcie już? Zależy czego szukasz. Nie mogę przestać się przytulać po tej informacji, nawet tym bardziej. No nie, jak szukasz takiego chłopaka na jedną noc, no. Osobiście nie szukam, ale... Porządny chłopak. Jeśli szukasz na jedną noc, to idź do gejowego klubu. Dobra, to na razie, to idziemy, na razie. Ale dzicz, co? No, bardzo. Ilu cię chłopów cię za pośladek złapało? Jeden, mój tu stoi. A, no. Chłopakiem z obstawą przychodzisz? Właśnie pytam, czy ją chłopaki zaczepiają, ale powiedziała, że przychodzi z obstawą. Pilnowana jest na bieżąco. Bardzo dobrze. A ty jego pilnujesz? No oczywiście, że... A ja w takim klubie, jakby on jakoś złapał za tyłek, to byś nawet nie wiedziała. No jak nie? A skąd byś się dowiedziała? Przecież... Oczy do głowy. Umiesz kłamać? Ja? Myślę, że tak. Dobra, jak masz na imię? Mateusz. To powiedz, ile masz lat? 20. To powiedz tak, jestem Krzysiek i mam 38 lat. Jestem Krzysiek, mam 38 lat. Zobacz, jak on dobrze kłamie. Ja wiem, kiedy on kłamie. A kiedy? Kiedy mnie kłamie. Ale nie, no jakieś takie znaki są? Zawsze ma taką minę i mruga szybciej. Smokać, muka? Nie, no zobacz. Jestem Krzysiek, mam 38 lat. Co zrobił? No tak mrugnął. A, mrugnął. Nie zgadza. Ja nie gramy w pokera, chuj blefuję, da dzięki. Tak się niszczy konkurencję. Halo? Halo, tutaj ktoś nielegalnie nagrywa bez pozwolenia. Z mojego rejonu, raz. Ja pierwszy go nagrałem. Przepraszam, ale... Jak możesz mnie zdradzać z innym facetem? Siema, ziom. Siema. Jesteś Sigmą? Nie. A kim jesteś? O kur... To ciężko określić, kim jestem. Bi? Nawet nie. Gej? Gej radar cię fantastycznie działa. Tak, serio? No, wyłapuj drugiego już wyłapałem. Pod wrażeniem, naprawdę. No jak tam? Jak to jest być gejem w wielkim mieście? Magicznie, majestatycznie, jest super. Nie, ale... Nie, szczerze to, że jest naprawdę chujowo. Czemu jest chujowo? Co cię najbardziej wkurwia? Wiesz co, najbardziej nie wkurwiają ludzie dookoła. No, ale co robią? Przykład, no kurwa taka Amelka, kurwa podlatuje... Weź kurwa mojego imienia, bo mnie poznają! No, to co robi? No kurwa podpierdala się do ciebie jakieś zdjęcie, mówię, laska, ogarnij dupę! Wolisz tak bardziej powolutku, taki bardziej grzeczniejszy jesteś troszeczkę. Tak, zdecydowanie. Nie, to ja pierdolę. Chłopaka masz? Nie mam. Czyli wolny jesteś. Tak. No i co, jakie plany na wakacje? Ilu chłopów przerobisz w wakacje? Bo ja na przykład wiem, ile dziewczyn przerobię w wakacje. Zero. Same. O, jaki twój body count jest? O. O Boże, ej. Prosta matematyka. 10 plus 10 plus 10 równa się 30. 20. Gratulacje, to spoko. Dobry wynik, no nie, przynajmniej się nie opierdala jak wy. Boże, dziewczyny. Chodźcie. Miałyśmy już wywiad dzisiaj, koniec. U mnie? Nie, u jakiegoś pana. Kurde. No ja przecież to u niego to się nie liczy! On wam pokazywał magiczne sztuczki, zdjął spodnie. Dziewczyny, ja będę miał spodnie na dupie, chodźcie! Leczki, no dwa pytanka, no. To nie jest moja wina, że jesteście takie piękne, przyciągacie uwagę mediów, no. Na pewno to tak działa. Jak to działa, tak serio teraz myślisz? No po prostu jesteście atrakcyjne, z daleka, w ciemnościach. Mijaliśmy się na pasach i nie było nikogo innego do zaczepienia i wyszło, że akurat my byłyśmy. Dziewczyna, ty znasz życie, widzę. Niestety już mnie ta dorosłość czegoś nauczyła. A nie masz latek? Nie, no nie jest jeszcze źle, ale już pierwszy rok studiów. Kurwa, znaczy źle. A ja
36 to jest źle? No. Serio, ja liceum, ja jednak umysłowo do liceum ciągnę. Ja też, ale tak bardziej fizycznie i uczuciowo mnie ciągnie do liceum. No to źle świadczy o dorosłym facecie chyba. No zależy, bo ja mam na przykład kondycję, żeby dać radę, wiesz, a nie każdy może z licealistką. Grać w squasha 2 godziny, wiecie co chodzi? Sport, tak. Będzie gadamy tutaj i wyszło na to, że tak, jesteś mądra, ładna. Dzięki. Czy uważasz mnie za największą gwiazdę YouTube'a? Przynajmniej największą na świecie. Cóż, poszukiwania żony były bardzo wyboiste, ale chyba no dotarliśmy do brzegu. Tak, mi się też tak wydaje. W końcu poznałam mój ideał na żywo. Naprawdę Robert jest super na żywo, ale już nie możecie go zdobyć, bo ja go zdobyłam. Właśnie, suki, łapy przy sobie. Do wszystkich suk, co się na mnie ślinią. Możecie próbować, naprawdę. Robert jest super. Nie wiem, czy my się odnajdziemy w naszym związku, który trwa 15 minut, ale jeżeli się nie odnajdziemy, to droga jest wolna. Ty już mnie zostawiasz? Nie wiem, jak będzie po prostu w przyszłości. Wow, już ze mną zerwała, kurwa. Ja po prostu nie nadaję się do związków, dlatego proszę nie piszcie do mnie. Właśnie, nie piszcie do mnie, zboczeńcy. Do niej, do mnie piszcie, znaczy kobiety. Zupełnie szczerze mówiąc, wyżej stawiam na razie karierę, a wszystkim innym zajmę się w przyszłości. Ale raz na miesiąc takie spotkanie, że tak powiem, w celach fizycznych by się przydało. Z Robertem oczywiście. No super. Cześć, dziewczyny. Co to za krzyk jest? Cześć Robert. Że spotkałyście gwiazdę? Tak, internetu no. Totalnie. Czujecie się przy mnie takie onieśmielone? Absolutnie. O Boże, koleżanko, ale macie... Przepraszam, od razu zakryję. Co ty zrobiłaś? Czemu zakrywasz? No nie, no przed kamerami się pokazywa. Ale normalnie w klubie mogą popatrzeć sobie jakieś chamy? A wiesz, jakie tu są, jaka to kulturalna widownia jest? Grzeczni ludzie, co wcale nie oglądają tego z fiutem w ręku. Oczywiście, ja też oglądam. Z fiutem w ręku? Ale nie dokończyłeś. Ja to wiesz, nie kończę nigdy. To dosyć dziwne w sumie. Że w ogóle nie kończę? Nie no, kończę w końcu. Kiedyś kończysz. Nie no, w końcu kończę, no to nie jest tak, że mogę tak bez końca. No to dobrze, spoko. Chciałem pogadać o filozofii i o muzyce klasycznej, ale zacząłem wasze cycki i się zdekoncentrowałem. Nie widać moich cycków w ogóle. Wiem, ale ja jestem prostym organizmem po prostu, no. Pogadać o efekcie motyla w takim razie. O co chodzi z tym? Motyle. Nagraj to ładnie. Bluzka. Pożyczyłam od przyjaciółki. No tak. Pokaż, no przecież tak zobaczył. No nie, no ale... Co znaczy, że pracujecie z dziećmi? Przecież dzieci tego nie oglądają. No jak na TikToku to różnie jest prawda. Oglądają. Że co? No tak, w sensie jakby to nie jest filtrowane, jakby dzieci mają dostęp do bardzo niewłaściwego kontentu i powinniśmy jednak zwrócić... Co powinniśmy zrobić, no? Szerzyć świadomość tego przede wszystkim, żeby ludzie mieli jednak... A wiesz, jak szerzysz świadomość, to tylko promujesz to jeszcze bardziej. Jakbyś teraz zrobił wielką kampanię. Dzieciaki, nie dotykajcie mefedronu, bo będziecie się po nim czuli tak dobrze. To czemu możesz mówić, że będą się czuły tak dobrze, nie będą się czuły po tym tak dobrze. Dobrze, to się będą czuły źle. No i myślisz, że to co? Że to jest reklama? Nie, to nie jest reklama. W sensie... Uważasz, że kampanie takie zakazujące czegoś mają sens? Kampanie zakazujące czegoś niekoniecznie mają sens, kampanie informujące mają sens. Ale to jest to samo, rozumiesz? Nie jest to samo, jeżeli komuś mówisz nie, bo nie. No dobrze, no dobrze, no słucham drugiej strony po prostu. Czy ja się zgadzam? Na pewno jakiś złoty środek, ale ja chciałem tylko się po prostu z nią pokłócić, bo mi się wcięła w rozmowę z wami. Chciałem ją zagiąć, ale ciężko, bo mądra dziewczyna. Znany owoc smakuje najlepiej. No właśnie, właśnie wychodzą z tej zasady, ale w tym co ona gadała też ma sporo sensu, no bo trzeba wiedzieć, dlaczego coś jest gówniane, powiedzmy. Wiecie co, ja na przykład nie mówię młodszym ludziom, nie bierzcie, nie pijcie, bo to nie ma sensu. Ja mówię co innego. I tak będą próbowali. Ja mówię tak, jak weźmiecie swoje po prostu, poczujecie, że koniec, to wtedy to zostawcie. Jak czujecie, że za dużo, to wtedy zostawcie, to nie bójcie się zostawić. Moment. Że poczułem, że już mam potąd kurwa wszystkiego? Tak, miałem, że wziąłem za siebie, wziąłem za wszystkich, że mam dosyć wszystkiego. A i że przetestowałem różne stany, nie chcę, chuj obchodzi oglądanie Boga, psychodeliki, nie chcę się czuć, nie wiem, nie spać całe noce albo nie czuć euforii, wszystko poczułem, już mi się nie chce. Wiesz, wszystko jest dla ludzi generalnie, nie? I wszystko od ciebie zależy. No, nie, no właśnie nie, bo heroina na przykład nie jest dla ludzi. Prawda, nie wszystko jest dla ludzi. Nie wszystko jest dla ludzi. Wszystko z głową. Nie wszystko z głową. Nie wszystko. Co ty studiujesz albo coś? Psychologię. Dlatego taka wygadana. Jezu, jaka dobrze wychowana, dobrze wyglądająca dziewczyna, totalnie. To jest poza moim, wiecie, to jest poza moim zasięgiem takie, bo my szukamy żony dla mnie, ale to... Przykro mi, mam narzeczonek. No i właśnie dlatego tak. Dobra, dziewczyny, wracam do waszych dekoltów. To podskoczcie raz i lecimy. 3, 4! Dobra, papa. Mówiłaś, że jesteś normalna i teraz chodzisz za mną, jak gadam z innymi. Nieprawda, szliśmy w tamtą stronę. Przypadkowo, jak gadam z dziewczynami, jakim to wpadłaś? No właśnie, zainteresowałam się, skoro Robert to mój chłopak i chciałam zapytać, co u ciebie? Dziewczyny, ona nie jest moją dziewczyną. Ona mnie rzuciła. Szkoda, naprawdę. Może bym się za koleżankę wzięła. Dam wam 100, jak się pocałujecie. Nie, nie, nie. Ona ma chłopaka, nie akurat, ona nie może. Nie może.
No tak. Dlaczego tak nie można? No bo ma chłopaka. A stówka by wpadła? Ja też już mam chłopaka. To nie jest moja dziewczyna jak coś. Ja z nią gadałem. My jesteśmy dziewczyny, tylko że nie mamy włosów. Ja się już raz tak nabrałem. Jak to? Raz się nabrałem, że ja jestem dziewczyną, mam krótkie włosy i mam fiuta. Zobacz, a co mi tu wystaje? Co mi tu wystaje? Bęben. Zgasiła. Dobra, ja jestem na randce, no. Panowie, jestem na randce. Jak jest na tej randce? Świetnie. Póki nikt nam nie przerwał. Ile ci zapłacił? Nie rób z mojej dziewczyny. Jak to nie? Niby moja dziewczyna zapina innych. Czemu ty zapinasz innych? Bo mają rozpięte plecaki. No jakby mieli rozpięte rozporki, to co? To bym ich nie zapinała. O, to mi się podoba. O, a ile byś mi dał na 10? Bo to jest takie kontrowersyjne. Jak z tobą pogadałem? No. No to 8. Okej, dzięki. Bo nie wiem jakie masz. No bo nie wiem jakie masz ciało, bo wy teraz się ubieracie w te oversize'y. No, wiem, no bo mam tak. Nie wiem, czy ty może jakaś taka gruba jesteś? No jestem taka. Pokaż. Mogę do... Nie. Nie no, szczuplutka, no to 9, bo jesteś. Wow. Ale stara, to nie o to chodzi. Wiesz co powiedziałem mu jak odeszliśmy? No. Ty mi się podobasz, bo będzie po seksie o czym pogadać, rozumiesz? No wiem, ale wiem. Może jak jest taki beton, to w ogóle mi się nie chce uprawiać seksu wtedy. A przynajmniej nie więcej niż raz, chodź. Dziewczyny, chcecie pogadać? Ja mam dziewczynę! Jesteście bezpieczne, ja mam dziewczynę! Nie szkodzi, że jesteście grube, to nie będzie widać. Nie mów tak o innych dziewczynach. Nie były grube. Troszkę. Miały BMI w normie. Miały BMI w normie. Kotek, one miały takie BMI, jakby tam siedział w tej pizzerii 3 noce pod rząd. Where are you from? Italy. Italy, oh mama mia! Yay. She's my wife. Do you have a wife? No, not yet. You looking for a Polish wife? Yeah, for sure. What's good about Polish women? We can't save these hoes. We never save these hoes. Saving these hoes is like, it's illegal. Why? Saving this hoes is illegal. What, Polish hoes? Saving any hoes. Any hoes in the world? English, Polish. So the hoes can't be saved? The hoes cannot be saved. They are beyond saving. So what's for us, being gay? I don't want to be gay. No. Fuck the hoes. But don't save them. Kochanie. No, the hoes don't want to be saved. They don't want to be saved. So don't save them. I don't get that logic. You're a sigma. What is a sigma? I don't know. Alpha, sigma. Some shit? I don't know what the fuck that is, but don't save this hoes. Don't, nie zachowujcie. Hit and run. No, widzisz kochanie, chodź. I'm gonna smash you and then I'm gonna run. No, I'm not so sure. Siema. Ej, to jest moja była w ogóle. To jest moja była, a to jest moja obecna. Miła poza, co? To jest moja obecna. Powiedziałeś mi, że to jest twoja obecna. No ale co ja ci poradzę, no? Znaczy, że poznaliśmy się przed chwilą. Ale no, kiedy się zerwaliśmy? W czwartek? No coś takiego, no i tak szybko? No ale zobacz, jak ona jest Milusia. Hi. Ty mi powiedziałeś, że mam małego, co jest to jest wieru... A ty powiedziałeś, że mam dużą dziurę. A tak naprawdę to ty jesteś ciasna, ja mam dużego. No, tak wyszło. Tego razem byliśmy tak szczęśliwi. No i co się zepsuło? No gałę źle robiłaś. Robert, przez. No ale co miałem powiedzieć, prawdę czy miałem kłamać? Totalnie nieprawda. Nie żartuję, masz takie wary obciągary tak zwane, genialne. Ja bym tylko chciała prosić... Ale tam jest moja żona. A która z kolei? To nie możemy się całować. No dobra, to dzisiaj nie. No dobra, możemy pocałować, ale tak szybko, żeby nie widziała. No dobra. Wiktoria, popatrz tam na ten, zobacz, tam gołąb leci. O nie! Łapałaś to? Wiktoria... Ładny perfum. Ładny perfum. Ogólnie no, masz po... Pozdrawiam twój perfum. Wiktoria, zabierz mnie, bo zaraz cię zdradzę. No dotknąłem twoich ust, to nie znaczy, że musimy coś robić. Ale nikt nie pytał, czy będziemy coś robić. Coś robić. Kurwa, poczekaj. Ale ja chcę coś robić. Może... Mi krew z mózgu odpłynęła już dawno na dół. Mi też. Tam też wszystko do krew leci? Poczekaj, powtórz pytanie. To u kobiet też krew z mózgu odpływa, jak masz ochotę na seks? Może. Jest ta moja dziewczyna jeszcze? A nie uciekaj. Co, kto? Moja narzeczona tam już stoi. Nie ma. Wyjątkowo wytrzymuj. Myślę, że jej nie ma. Cięcie! Nie jesteś zła? Nie, that's okay. Nie szukam teraz relacji. To nie jesteśmy razem znowu? Możemy być. Ile języków zna? No, ja mnie tylko ten jeden interesuje. Francuski. Język miłości. Francuski? To tego nie umiem. A że Louda? Louda, ja... Co to kurwa było? To był najpiękniejszy dźwięk, jaki usłyszałem dzisiaj. Nie myślałam, że potrafię takie wydawać. No jakbyś się krztusiła właśnie miłością. O no. Pierdolni salto w samych gaciach na zakończenie filmu. Mogłabym, żartuję. Ale mogę zrobić fikołka. Dobra. A jak zrobisz ze mną? Stówę ci dam. A zrobisz ze mną fikołka? Nie, jak zrobię ja, to ci nie dam stówy. Nie, wiesz, że jestem specjalistą w fikołkach. No dobra, to nagrajmy fikołka. A zrobisz ze mną? No zrobię, no. Tak? Dobra, robimy na koniec fikołka. So they're walking back for a second, eh?
okay? They're... Holy shit, damn! Oh! Subscribe to what? Subscribe to Pasut. Subscribe to pussy! Siema. Skończyliśmy już odcinek, więc jadę do domu, odwieźć cię. Super. Ojej, no, a jaki samochód masz? Mercedes E-klasa, coupe. Dzięki, wow, fajnie, no idziemy. Jedziemy? Gdzie masz samochód? To chodź, kawałek na parkingu. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, oglądajcie Roberta wszędzie, na TikToku, na Shortsach. Jakiś komentarz dajcie. Kurwa! To jest Warszawa, kurwa, zapraszamy! Ej, dokładnie.